Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a my wracamy do Besiege. Mamy wersję 0.45, twórcy wypuścili nowe zabawki, przede wszystkim nowe dwie plansze na planecie, można powiedzieć, raczej na jakiejś takiej, na kontynencie Walfros. Więc dzisiaj je obczajmy. Zobaczymy, czy jedną, czy dwie, czy to rozbiję na dwa odcinki, czy na jeden odcinek, zobaczymy, jak będzie mi szło. W każdym razie jeszcze ważna kwestia jest taka, że twórcy pracują nad Multiverse, czyli nad, można by powiedzieć, przede wszystkim nad edytorem, gdzie można tworzyć własne plansze, ale do tego przede wszystkim nad wersją multi. Będzie można grać razem, razem budować, razem walczyć. To może być naprawdę coś niesamowitego. Twórcy zapowiedzieli, że już nad tym pracują i jeszcze to nie jest gotowe. Kiedy będzie gotowe, dowiemy się pewnie w najbliższych miesiącach. Ale my skupimy się dzisiaj na tym, co nowego doszło do Besiege, bo wydaje mi się, że nie tylko i wyłącznie same plansze, że może jeszcze doszły jakieś elementy, na przykład do budowy. Coś może było tam jeszcze, z tego co pamiętam w update'ach, to poprawione, zupdate'owane i tak dalej. Pozmieniane chyba są też niektóre elementy do budowania. Zone 39, Ordice Load. Co to jest Ordice Load, nie mam pojęcia. Sprawdźmy to i zobaczmy, czy uda się znowu fajnie zbudować jakąś machinę, żeby tutaj wszystko ładnie, pięknie zadziałało się. Steal 3 pieces of gold ore. Czyli musimy ukraść... Musimy ukraść z tej oto pięknej planszy. Zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak bardzo te plansze są naprawdę piękne. I to w ogóle, jak to świetnie chodzi teraz, kurczę. 60 FPS-ów włączyłem i śmiga patrzę na podglądzie. Bardzo ładnie. Obawiałem, że będą problemy. Zobaczymy, jak zacznę budować jakieś dziwne rzeczy, to coś mi się wydaje, że może niekoniecznie... Że może jednak niekoniecznie będzie tak pięknie. Czy mogę przejść przez obiekty? Mogę. Świetnie. Szukamy przede wszystkim, gdzie znajdują się te rzeczy. Czy one znajdują się gdzieś tutaj? Czy tu jest jakaś jedna? Nie, tutaj zobaczcie, są tylko kamyki. Bo musimy znaleźć trzy. A żeby było ciekawe, ja widzę tylko jeden. Proszę bardzo, tu jest gold ore, czyli będzie trzeba wykombinować na pewno jakiś element sterujący. To na pewno. To pytanie teraz brzmi, gdzie jest kolejny? Czy można by tu uruchomić? No to jest jakieś narzędzie. Może trzeba by coś tu zrobić? Wejść w interakcję, zniszczyć, obrócić, dotknąć. Cokolwiek. Podoba mi się o wiele bardziej sterowanie tą kamerą. Nie wiem, czemu akurat spadłem pod spód, ale spoko. Teraz pytanie, jak się szło do góry? Jak się podnosiło kamerę? To jest dobre pytanie. A, mogę przyjść środkiem wszystkie myszy. Dobra, no dobra, moi drodzy, coś zacząć trzeba budować. Może na początku spróbuję przekonać się, gdzie są te elementy, więc spróbujemy zniszczyć to. Może gdzieś pod spodem na przykład leży to złoto, a może po prostu gdzieś tutaj trzeba będzie coś pokombinować. Zaraz sprawdzimy, resetujemy kamerę. Zobaczmy, czy są jakieś nowości, czy ja czegoś nie poznaję. Ło, lock block! Zobaczcie, to jest coś nowego. Ha! Zrobili teraz trzy części. To jest niesamowite. Trzy części, w ogóle z tego... W ogóle jakieś tutaj małe pipki wychodzą, żeby było ciekawiej. No dobra, sprawdźmy to. Zbudujmy coś z tego. Zbudujmy coś z tego może. Z tych elementów. Zrobimy taką, nie wiem, jakąś gąsienicę, powiedzmy. Dobra. Okej, co tu jeszcze ciekawego nowego powstało? Tutaj mamy to wszystko znajome. Pewnie niektóre rzeczy zmieniły trochę swój wygląd. Tu mamy kółka. Large wheel. Wielkie koło. Przyczepiamy wielkie koło. Proszę bardzo. Robimy czołga. Będziemy czołgać czołga. A co? Tutaj widzę, że cała reszta unpowered cog, large powered cog. To chyba wszystko było. Możemy to w sumie postawić na ziemi. Gdzie była? O, tu jest stawienie na ziemi. Co tu jeszcze mamy? Click and rotate. Symmetry tool, erase blocks, key mapper. Okej, to możemy tak, to wszystko było. Statystyki, view machine key mapping. Okej, up down. Free build mode, który nie będzie nam zaliczał misji, czyli w sumie interfejs pozostał bez większych zmian. Chyba że tutaj coś dodali jeszcze. Infinite ammo. Settings, mogę jeszcze zwiększyć. O, zobaczcie, jeszcze zwiększyłem jakość. Tutaj włączyłem FXX. To jest anti-aliasing. Smooth camera. To jak teren do obracu, ona będzie tak bardzo płynnie chodzić. To jest dobre do kręcenia jakichś tam filmów. I ładnie na 60 leci. Bardzo dobrze. Okej, to sprawdziliśmy opcję. Co dalej? Mechanical. Decoupler. Nic nowego tu nie widzę. W
weaponry. Uuu, kusza! Zobaczcie, mamy kuszę i mamy jeszcze vacuum block. Coś, co zasysa. Vacuum block. Zasysa przedmioty. To jest interesujące. Pod jakim przyciskiem możemy to sprawdzić? Pod Y. Sprawdźmy. Co nacisnę Y, co się stanie? Zasysa! O kurde! No nie mogę, zasysa. Dobra. To w takim wypadku spróbujemy zrobić też tak. Bo z tego co pamiętam, to rzeczywiście była całkiem fajna opcja, czyli gdybyśmy podpili pod kółka, zobaczcie, bo to jest fajny motyw do sterowania w taki sposób, czyli zamiast up arrow i down arrow, to forwards będzie A. Albo nawet bym powiedział Q. Dlaczego Q? Bo tutaj gdybym dał... A tak, zaraz, tak jak znam życie, to będzie... Tak, to będzie interferować, jak znam życie. No dobra, ale nie jest najgorzej. Q i E zrobimy. Dobra, dlaczego zrobimy Q i E? To dlatego, żeby... Zobaczcie, tu będzie forwards, a reverse może być pod Z. Tu będzie Q, to będzie Z. Dlaczego? I tu będzie E, a tu będzie C. Bo dzięki temu będę mógł prowadzić ten pojazd w bardzo ciekawy sposób. Ciekawe, czy dalej działa kopiowanie. Gdzie tu było kopiowanie? Tu było kopiuj. Aha, mogę w ogóle Ctrl-C. Ctrl V, bardzo ładnie. Ctrl C, Ctrl V, pięknie. I w ten sposób, jak naciskam Q, to skręcam w prawo. Naciskam E, skręcam w lewo. Naciskam razem, to jadę do przodu, naciskam razem, jadę do tyłu. Mogę też w taki sposób obracać szybciej, jak naciskam Z i E albo coś takiego. I to jest bardzo fajny, moim zdaniem, tryb sterowania. Ale my chcemy tu przede wszystkim... A, odwrócić muszę. Muszę sprawdzić, jak to będzie działało, czy to w zasie? Powiem szczerze... Aha! Już coś zepsułem? Już coś rozwaliłem oczywiście, standardowo. No coś widzę, że chyba... Jeśli miałoby zasycać, to na pewno grudki... O! O! Zassałem jakiś... Zobaczcie! Okej, wyłączyłem, dobra. Czyli to w takim wypadku... Faktycznie niektóre przedmioty zasysa, ale rozumiem, że one... Muszą być... Lekkie. A to moim zdaniem to w takim wypadku to powinno zasysać. Czekajcie, muszę to sprawdzić. O, beczkę mi zassało. Zassało mi beczkę, a ja wcale nie chciałem beczki brać. Dobra, wydaje mi się, że jednak grudka złota jest zbyt ciężka. A teraz pewnie się mogę na przykład rozpierdzielić coś. O! To, żem nie zauważył, że coś tu wybucha. Czy te beczki są wybuchowe w takim wypadku? Skoro wybuchło, może uda nam się zlokalizować pozostałe dwie. Czy gdzieś tutaj będzie? Czy coś muszę zrobić, żeby to wydobyć? Zobaczę, są tylko kamienie. Ja tam, kurczę, nie widzę żadnych elementów. Tu jest! Zobaczcie, tu się schowała! Ha! Ale spryciarze, ciekawe, czy zauważyliście to wcześniej. Tu jest druga sztuka złota. To gdzie jest trzecia sztuka złota? Gdzieś tutaj? Zobaczymy, jak działają jeszcze kusze. Czyli co, naciskam C, żeby strzelić. Hold to shoot. Zobaczmy. Aha, zaraz pod C to w ogóle mam też coś innego. Ale widzę, że kusze... Okej. Okay. Kusze mają przyładowania i kusze cały czas strzelają. Okej, okay. No to nowa zabawka doszła, okej. Okay. Ja to muszę jeszcze pozmieniać rzeczywiście wszystkie rzeczy. To chciałem przetestować, co to robi. Dobra, zrobiłem sobie teraz taki wiertolocik. Próbuję to zniszczyć, ale jak widzicie, to w ogóle można obrócić, żeby było ciekawiej. Okej, okay. To się po prostu obraca. I tyle. Spodziewałem się czegoś bardziej ambitnego po tym elemencie. No ale dobra. To jedziemy dalej. O, dobra, muszę ogarnąć jeszcze swoje sterowanie, bo trochę jest inne niż zwykle. Tu udało mi się oczywiście wywrócić tu dziedostwo. Ale to rozumiem wybucha, tak? Dobrą sprawę, żeby to wszystko rozpierdzielić. Wry, wry. To trzeba będzie, kurczę, jednak wykombinować coś. O! No to nie było inteligentne, ale przynajmniej trochę zniszczyliśmy i dzięki temu znowu zobaczymy, czy tu nie ma czegoś, ale no... To fajnie, że jest jedno, o, to w ogóle się, co tu się podziało? Fajnie, że mamy dwie grudki znalezione, ale nie znaleźliśmy jeszcze kolejnych. Ale przynajmniej wiem na 100%, że tutaj nie ma tej kolejnej dziwnej grudki. Tu jest jedna, tam jest druga, a gdzie jest trzecia? Pytanie brzmi, czy można na przykład zniszczyć tę górę. A może na szczycie? Na szczycie nie widzę.
Dobrze, moi drodzy. A więc co zrobiłem? Zrobiłem teraz takie dziwne coś, trochę taki skorpion mi z tego wychodzi. Taką dziwną rzecz, która będzie potrafiła, tutaj wam prezentuję, łapać. Łapać, obracać się może, że bardzo może się wyginać jak dziób pingwina. Będzie mogła łapać przedmioty. To bardziej z tyłu wydaje mi się, że będzie jednak użyteczne. Ale wiadomo, że mam ograniczoną jakby wielkość ruszania się i tak dalej, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Spróbujmy chociaż zobaczyć, czy to będzie działało na przykładzie właśnie złapania tej oto grudki tutaj. Czy będę musiał po prostu kombinować tyłem, co w sumie, nie powinno być większym problemem, mimo wszystko. Zobaczmy. Teraz się wycofaj. Okej. Okay. I możemy przejąć tutaj teraz kontrolę. A może inny końca? Kurde! Byś teraz podnieś? Aha. Dobra, i teraz, żeby było... No wszystko pięknie. Okej, można to gdzieś na przykład przestawić. Gdzie miałem teraz... Teraz pytanie. Który to był... to był tam ogień. Który to był przycisk? V. Dobra, V. Okej. Prawie jak U, V. Dobra, czyli co, teraz... Sprawę teraz próbujmy to wziąć jednak, mimo wszystko. A, trochę za szybko to się porusza, tam widzicie, że jest niedokładnie. Dalimy się jeszcze. O! Jest! Tak coś mi się wydaje, że chyba złapaliśmy co trzeba. Razem z tym, czy to zaliczy w ogóle? No! Nawet można z tym postawić, dobra, okej. Okay. Nie jest to... Nie jest to rzecz idealna. Jeszcze mi się udało to wyjąć, zobaczcie. Okej. Okay. Nie jest to idealne, jak widzicie, narzędzie, ale jakby spełnia swoją funkcję. A najlepsze jest to, że ja straciłem w ogóle z oczu tę drugą część. Czyli na dobrą sprawę... Ale musimy wyjść z tego, bo tu jest jakiś problem kamerą. Nie widzę tego złota, które widziałem tu wcześniej. Czy ono się tak po prostu nagle zniknęło? Czy ja jestem po prostu ślepy, bo nie mogę go zlokalizować? A przecież znaleźliśmy go przed chwilą tutaj. Staram się tu wszystko niszczyć, żeby przejechać dalej, ale dalej największym problemem jest to, że ja nie mogę zlokalizować tego złota, które przed chwilą tu widziałem. Może ono gdzieś się przeniosło? Albo ja widziałem go gdzie indziej niż teraz mi się wydaje. No kurczę, było złoto i złoto zniknęło? Tak po prostu? Nazwę sobie tego mojego stwora Skorpoziom. Dlaczego Skorpoziom? Bo nie Skorpion. Haha! Tak sobie przysłucharzymy. Skorpoziom! Tak właśnie. Dobra, dlaczego chcę to zrobić? Chcę wyjść do menu głównego. Level Select, bo nie wiem, czy to jakiś błąd się może nie wkradł w tę grę. Bo widziałem złoto, a już go nie widzę. Także jedno złoto leży tu, wciąż. Nawet zapamiętało mi w razie czego, ale widziałem złoto drugie tu i teraz go nie widzę. Czy po zresetowaniu planszy jest to złoto, czy nagle... Czy ono było jednak gdzieś indziej? Tak, już wiem, dlaczego nie widziałem tego wcześniej. Jakimś cudem, zobaczcie, okazuje się, że można po prostu odkopać te dziadostwa, one siedzą w środku. Jedno było zakopane tu, więc wydaje mi się, że po prostu drugie jest zakopane gdzieś tam. Dlatego nie mogłem go zlokalizować na samym początku, proszę bardzo. Jak najbardziej, jest, tam gdzie myślałem, tego się schowało. Czyli można zniszczyć, ale widzicie, wybuchy powodują, że można to zniszczyć. Także wydaje mi się, że... Z jednej strony fajnie, bo można tutaj naprawdę sobie pobawić się takim czymś, ale wydaje mi się, że tu chyba trzeba będzie albo jakiegoś mini drona na przykład sobie wymyślić, który będzie leciał i po prostu, wiecie co? Mini dron, który będzie niszczył, to całkiem nie jest głupia sprawa. Czekajcie, spróbuję to zbudować. Dobra, wymyśliłem coś takiego. Wygląda naprawdę ciekawie. Zobaczmy to w ogóle nie. O. Tak, myślałem, że tak się stanie. To dziwne, bo powinno się trzymać, nie? Czyś ja wcale nie kazałem mu się odczepiać. Dlaczego w takim wypadku nie chce się... Dlaczego w takim wypadku się nie trzyma? To jest dobre pytanie. Może to choć zależy od tego, co w jakiej kolejności łączę. To jest bardzo możliwe, czyli tak dekupler na początku tu, a dopiero potem można podłączyć na przykład to pod niego i wtedy on załapie, że ma podłączyć się pod to. Zobaczmy. Tak. Widzicie? Takie to jest sprytne. No i teraz tak, gdybym chciał lecieć, naciskam O i do przodu. Więc naciskam O i teraz uwaga, naciskam P, żeby odłączyć.
Chyba odłączę i naciskam P. Kurna, pewnie zmieniłem po drodze te. Zmieniłem od razu guzik. Dobra, zobaczmy, czyli tak, naciskam O, żeby lecieć, naciskam P, żeby się odczepić. I nie widzę, lecie. No właśnie. Jeszcze raz. Przyczepię sobie kamerę do tego. Uwaga. P od... Jeszcze raz. Czyli tak, O do góry, P odczepiam. O! Bardzo, ale to bardzo źle to lata. O, rany. Dobra, spróbuj zrobić to w takim wypadku jeszcze lepiej. Nie, bo to jest takie, widzicie, ta prowizorka taka. O! O! Nie do końca. Chciałbym, żeby tutaj buoyancy string length. O, można wydłużyć. Zobaczcie, to się zmieniło. Można teraz wydłużyć długość balonu, żeby było ciekawiej. Zobaczmy. Powinno teraz ciągnąć w górę. Ja coś stanę, jak nacisnę P. Jest dobrze. O, jest o wiele lepiej. Dobra. Spróbujmy teraz. O! Ale dobrze! Zobaczcie! Ale fart! No tutaj było schowane. Jest tego po prostu więcej! Cała góra jest pełna tego złota. Ja w ogóle najlepiej gdyby było, gdybym udało mi się to po prostu tak zrobić. Moi drodzy, że fajnie by było po prostu. Dobra? Jeb! Oczywiście wyleciało w powietrze. Czy odkryliśmy kolejne złoto? Fragmenty spadają. Jest tutaj! Czyli jeżeli uda mi się rozpieprzyć całą tę górę, to w środku jest mnóstwo złota. I tutaj w ogóle, żeby było ciekawe, jest jeszcze jedno złoto. Tu pod spodem, dlatego ten kill-off tu był. To jest sprytne. Czyli trzeba by po prostu tak porozpierdzielać na początku tę mapę jakimś cudem. Jestem ciekaw, czy granaty dałyby radę. Prawdopodobnie dałyby radę granaty. Można by jakoś spróbować zrobić nalot granatami. To byłoby też ciekawe. Czyli latający tak naprawdę statek byłby całkiem spoko, ale my chcemy zrobić coś jeżdżącego. To sprawdźmy jeszcze raz. Podczepimy się tym razem pod górę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tej strony. Czyli tak, naciskam O. Okej. No teoretycznie jestem, jak widzicie, skazany tylko na jeden kierunek. Co? Jak to tam wleciało? Widzicie, to w ogóle jest tekstura, która nie ma... To jest w ogóle jakaś dziwna tekstura. Widzicie? No wreszcie. Bardzo dziwna, skoro nie chciała się zniszczyć. Czy odkryliśmy 3? Coś mi się wydaje, że niekoniecznie, ale tu... co to? Zobaczcie! To wygląda jak jakieś... co to jest? Jak jakieś jajo smoka. Jakby to wszystko rozpieprzyć, to może byśmy znaleźli jakieś sekrety, które twórcy tu przygotowali. W ogóle, żeby ciekawe, to jeszcze odleciało. O! I tu jest, zobaczcie, kolejna. Wypadła stamtąd. Dobra. A wiecie, co to oznacza? To oznacza, że mamy przynajmniej 3. I możemy spróbować teraz, moi drodzy, je wszystkie zabrać. Dobra, zobaczymy, czy to się uda. Ruszamy w drogę. Ja ten mój pojazd tak stworzyłem tutaj, żeby w razie czego można było go też wydłużać motorami, dlatego niekoniecznie muszę go zbierać tyłem, mogę go zbierać na przykład przodem. Ponieważ tutaj mam pod jedynką jedno wyciągnięcie, pod dwójką drugie i pod trójką trzecie. O, i dzięki temu teraz mogę, zobaczcie. Oczywiście jest to mega nieprecyzyjne. Widzicie, jak się kurna rzuca. Powinienem to jeszcze troszeczkę poprawić, ale już trudno. Dobra, jest. Teraz trzeba wytyłować. Trzeba będzie to również podnieść do góry. Ciężkie. Zostawię to zaraz tutaj. Dzień dobry. Oto grudka numer 1. Dobra. Czym to się odczepiało? J? V. Dobra. Pierwsza gruda jest, możemy to wszystko schować na razie. Albo na to być bardziej stabilne, tak jakoś zrobione, jakoś tak bardziej sprytnie. No ale sami widzicie, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie, żeby zaliczyć taki twór, żeby to po prostu zaliczyć tę misję. Tu mamy kolejną grudkę złota. Oczywiście muszę przypomnieć sobie, jak się sterowało. Okej, może tak? Dobra, mamy już zaczepione tutaj kamerę do tej grudki. Tak, żeby to na nią było skierowane. O, tak chcemy. I teraz, uwaga, manewr numer 2. Wyciągamy swojego... O, przepraszam bardzo. Możemy kliknąć, nie tak, nie tam, gdzie trzeba. Wyciągamy swojego... swój wysięgnik. 1, 2, 3. Proszę bardzo, na maksa wyciągnięty. Teraz w dół. Troszkę trzeba wycofać. Hello, hello, hello. I chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, 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 no.
O! Jaki dźwięk. Dobra, chyba jest. Chyba jest. Tak, proszę bardzo. Pięknie. Jest numer dwa. Numer dwa, czas upuścić. Dobra. Okej. Wracamy z powrotem tutaj. I teraz gdzie jest trzecia? Trzecia była gdzieś... Szybko powiedzieć, gdzie była trzecia. No gdzieś tu była schowana. W ogóle no, bardzo mi się podoba to, że w środku znalazłem jakieś jajo. Zobaczmy, co to jest za jajo. No, to będziemy tracić czas. Znaczy, co będziemy się cykać przed tym. Spróbujmy zobaczyć, co to jest za jajo. Czy to w ogóle jest jajo, czy to jest jakiś kamień po prostu? Dla mnie najważniejsze pytanie jest, czy ja w ogóle dam radę to wjechać. Na tyle wjechać, że potem stąd wyjechać, nie? Bo to wjechać to prosto. O! Coś mnie tam podrzuciło, dobra. I sobie tutaj proszę bardzo na to dziwne jajo. Ja to nazywam jajko. Wybaczcie mi, jakbym nazywał to jajko, bo nie wiem, co to jest. Muszę tam jeszcze to dopracować, to w przyszłości. Dobra, zróbmy tak, wyciągnijmy to jakoś może tutaj, co? Spróbujmy przynajmniej. Dobra. Teraz to musimy bardziej w dół. O! O! No, czy ja wiem? I... Manewr z wyciąganiem tego jaja nie jest prosty, chociaż... Dobra! Jest! Świetnie! Dobra, udało się. Wycofujemy kamerę. A w ogóle, żeby uciekać, to leży kolejny. Chyba musiał się zniszczyć. A, bo może ja mogę tak naprawdę przedrążyć się przez tę skałę. Ale to zaraz zobaczymy. Zaraz to sprawdzimy. Czy to rzeczywiście drylownica może daje radę? Tu próbowałem jakieś wybuchy, sruchy. A to kurczę, może było wiele prostsze niż mi się wydaje. Dobra, te jak tył. Tylko teraz tak. Spróbujmy to podnieść do góry jednak. Coś czujesz, to wszystko można jednak poruszać. Tak mi się coś wydaje. Dobra. Tyłujemy. I proszę bardzo. Jestem ciekawy, czy to w ogóle zaliczy, bo to jest coś dziwnego. No nie, nie zalicza mi, widzicie? Mimo, że jest to coś specjalnego, jakieś takie naprawdę jajo, czy jakiś dziwny kamul, to nie zalicza mi jednak misji. Dobra, no to trzeba tutaj przejechać się jeszcze po jedno. I za chwilę sprawdzimy jeszcze, zrobimy testy, czy ja mogę się przedrylować po prostu przez tę całą skałę, bo prawdopodobnie tak. No przecież ja tego nie widziałem wcześniej, kamulca. A teraz go widzę. Dobra, panie. Hono tu. Hono tu, panie. Dobra, i wyciągamy jeszcze... O, schowałem. I jeszcze trójeczkę wyciągniemy. Delikatniej, kurna. No nie jest to najbardziej precyzyjna część ever. Aha. Troszkę nie to chwyciłeś. O! No, co za dziadyga, no. Jest. Dobra, mamy to. Mamy to. Teraz wycofuję się, tylko żeby mi się nie zniszczyło, bo to byłoby... To byłoby słabe. No nie! To chciałem powiedzieć, to byłoby słabe, gdybym ja to teraz stracił. O, rany, wyłamało mi się, bo było strasznie przymontowane. No nie, no bez jaj. Czy wy to widzicie? Straciłem swoje ramię. No i trzeba zacząć od początku. Dobra, ale to teraz oznacza, że trzeba będzie trochę ponaprawiać. Oczywiście rozpierducha wstępna jest całkiem zacna, ale zacznijmy od umocnienia tego dziadostwa i od poprawy tych rzeczy na przykład tutaj. Że steering speed zaledwie 20. Bo po co mi to bardziej? Wydaje mi się, że muszę to też jeszcze jakoś umocnić o wiele sprytniej. Dobra, puśćmy jeszcze raz naszą bombkę. Teraz tym bardziej w centrum. O tu! No nie. Nie, tutaj miałaś lecieć. Ale może być. Ło! Coś tu rozwaliła. Proszę bardzo, odkryliśmy kolejną grudkę. Bardzo ładnie. Okej, tylko w ogóle, żeby było ciekawiej, to fajnie, że eksplodujemy to wszystko, tylko z drugiej strony chyba chciałem przecież zrobić coś innego. Chciałem to przedrylować. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zmienić naszego skorpiońca w coś, co bardzo mocno dryluje. Czyli na przykład odejmujemy po prostu wszystko, co tutaj dostało. I zrobimy drylownicę na całą szerokość. Po prostu, bez tam większych zmian. O! I zobaczmy, czy on jest w stanie przedrylować się. Podniesiemy sobie to do góry jakoś, o tak. Czy on jest w stanie się przedrylować? Przez skały. Tak! Zobaczcie! Skały można w ten sposób niszczyć. Też, żeby było ciekawiej. No dobra. To spróbujmy się w takim wypadku... Motyw drylownicy włączamy i spróbujmy się przebić przez te wszystkie skały. Ło! Ale wielka skała na mnie spadła teraz. Dobra, fajny etap. Bardzo mi się podoba. Będzie jeden etap na ten odcinek będzie. Zrobimy kolejny etap z kolejnego etapu, żeby było fajniej. Ło!
Teraz problem jest taki, że ciężko mi wyjechać. Dobrze, że mam napęd na wszystkie koła. Gorzej, że jednak jak gdzieś wjadę, to koniec. Dobra, jest. Tylko muszę uważać na tę swoją... Wiecie co? Ja muszę bardzo, bardzo mocno uważać na swoją minobombę. Wiecie co? Ja w ogóle ją gdzieś wypuszczę zaraz w świat. Bo coś czuję, że za chwilę będzie to powód, dla którego przegram. Znowu. Okej. Upuśćmy ją tutaj, o, tu na górę. O tak. Co? Serio? Nie o to mi chodziło. Proszę mi tu upuścić się na górze. Tu na samej górze. O! O! Kurna. O tu! No. Serio. To w ogóle jest tak delikatnie położone, że to można naprawdę bardzo łatwo zniszczyć. Chyba... Wiecie co? Ta bomba jest tak bardzo niedelikatna. Pizg. Dobra, zmarnowaliśmy potencjał, ale ona była tak bardzo niedelikatna, że wiecie, w ogóle można by też zrobić taki koszyczek. Łapać to do koszyczka i wszystko zbierać i potem na przykład zrzucić. To byłoby też niegłupie. No, można by kombinować, sobie pobawić się. Na razie, proszę bardzo, robimy rozpierduchę. Yeah! Dotrzemy do samego środka. Tak właśnie, to mam wielką koparę. Nie zawaham się jej użyć. Boję się, że zaraz się wywrócę, żeby było śmieszniej. Tak, boję się też, że cały ten mój przyrząd tutaj przestanie funkcjonować jak należy, więc ja go sobie może odwrócę w drugą stronę, o! Zobaczcie, tu sporo jest tych grudek. Sporo złota znaleźliśmy, ta skała ma mnóstwo złota. Czuję większą satysfakcję w zabawę w kopacza złota niż normalnie we współczesnych strategiach, powiem wam szczerze. No gdzie na mnie taka skała? Czy was pojednało? Wow, jak to wystrzeliło w górę, zobaczcie. No dobra. No to mamy dostęp, co to w ogóle jest? Jestem ciekaw. To musi być jakiś taki, wiecie, taki easter egg może, jakiś taki uśmiech twórców w stronę właśnie graczy, że hu hu hu, miałeś zebrać grudki złota, a tu proszę bardzo, jakieś jajo smocze na przykład. Może to być analogia do czegoś. Nie wiem, trochę zebrałem za dużo. Powiem szczerze, trochę za dużo zebrałem tych wszystkich zabawek tu. Dobra, czas zacząć to w końcu zbierać i wrzucać. No faktycznie mógłbym sobie gdzieś powrzucać do wora. Albo tutaj w te... nie, jak powrzucam w te moje tutaj dołki, to coś sądzę, że to nie da rady. Ale możemy spróbować. Nie wiem, czy akurat mój żuraw sterujący jest na tyle sprytny, żeby to wszystko ogarnąć. Ale zobaczymy. Dobra, mam pierwszą, mam nadzieję, że nie wybuchnie i nic nie odpadnie. Nie mam za bardzo tego przechować, jak widzicie. A to nie jest pomyślane, dobrze. Oczywiście mógłbym zrobić coś takiego i nagle upuścić. No, prawie. Kurde, powiem szczerze, prawie. Już nie chcę mi się powtarzać tego. Aha, to też było bardzo mądre. Zniszczę to. Uszkadzam swój własny sprzęt, żeby móc dostać się do grudki. No, po prostu nie mogę. Okej. Okay. No, ale sprytnie pomyślałem na szczęście te ramiona, na dobrą sprawę. Stanisław dostarcza pierwszą grudkę. Proszę bardzo. Jest. Możemy ją sobie odczepić. Teraz przy okazji, jak tu już jesteśmy, to spróbuję zrobić manewr i od razu zabrać tą drugą, która tutaj sobie leży, żeby już ją też mieć zaliczoną. Zoomujmy sobie kamerę na Stefana żółtego. Okej. Ale nie widzicie, bardzo przyjemna rozgrywka. Bardzo przyjemna gra. Besiege nadal potrafi... Zachowuje jakby, można by powiedzieć, proszę bardzo, zaliczone. Besiege cały czas jest bardzo dobrą grą. Naprawdę można tutaj dużo fanu mieć z odkrywania tych wszystkich kolejnych plansz. Tylko problem jest taki, że do tego miejsca cały czas kamera się przyczepia i ciężko zaznaczyć coś innego. Więc na koniec jeszcze, moi drodzy, tego odcinka oczywiście spróbujemy wydobyć jeszcze te grudki. Sądzę, że wystarczy będzie już tylko wjechać tutaj do środka i będzie elo... Tak jest! Tak, moi drodzy, właśnie konkerujemy sobie ten etap. Jeszcze się odbiło gdzieś daleko. Czyli widzicie, całkowicie, że tak powiem, do zniszczenia wszystko było. Tak, bardzo fajna góra, bardzo fajna plansza. Odkrycie, że można niszczyć te kamienie, to było bardzo ważne, żeby przypomnieć sobie, gdzie to było poukrywane. Także, moi drodzy, na tym zakończę ten odcinek. Zrobię jeszcze ten odcinek z kolejnej planszy. Pobawimy się może jakoś bardziej. Mój skorpion dał radę, moim zdaniem. W sumie może nawet... Wydaje mi się, że wiecie co, że zrobię teraz taką opcję, że ja to po prostu to usunę, bo to jest niepotrzebne.
Już się z wami będę żegnać, więc jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja to jeszcze przerobię na koniec, tak, żeby tu zrobić koszyczek, do którego będzie można wrzucać. I sobie i wam udostępnię, bo chyba jest jakaś możliwość udostępniania. Wydaje mi się, że jest możliwość udostępniania, moi drodzy, swoich tworów w Besiege. Jak najbardziej musi być możliwość udostępniania. O, jakoś tak. Jakiś taki bardzo dziwny koszyk, ale wiecie, tutaj jest, to też jest tak zrobione, że można spokojnie sobie to podpiąć tutaj. I to po prostu wchodzi w interakcję z kołami, ale nie na tyle, żeby hamować jazdę. To cały czas będzie jeździło, tak? Czyli będzie można po prostu potem tutaj sobie to... O, tu na sam koniec, proszę bardzo, zrzucić. Choć teoretycznie to nadal jest za krótko, więc powinniśmy to jeszcze zrobić tak, że... Będą być to wydłużone z tej strony jeszcze. O, tu. O, proszę. I tu mamy koszyczek. I do tego koszyka można wrzucać jeszcze, w razie czego to można by to jakoś jeszcze zabezpieczyć, żeby z tego koszyka nie wypadło. Proszę bardzo. To bardzo, bardzo taki bym powiedział, bardzo antyczny sposób na tworzenie czegoś takiego. Nie jest to profesjonalny koszyk, na pewno, ale powinien swoją robotę robić. Ciekawe, może nawet i tak pociągnąć przecież. Nie będzie to w żaden sposób nikomu ani... Czekajcie. Nikomu ani niczemu przeszkadzać. Proszę bardzo. Czyż to nie jest piękne? I taki koszyczek można teraz zablokować. Nieważne, żeby nie spadało do środka, ważne, żeby nie spadało na zewnątrz. Więc można spokojnie go tu zabezpieczyć. O, proszę. I jest! Skorpion do zadań specjalnych, do dostarczania, do wrzucania, proszę bardzo, elementów. O, i teraz tu można już spokojnie sobie zrzucać. Także można oczywiście jakieś zrobić upgrade'y, więcej tych, można też zrobić osobne sterowanie na przykład, gdybyśmy mieli pomyśleć. Można by na przykład wykombinować, no trochę się pobawię jeszcze tutaj, już kończę odcinek, chcę jakby to jakoś wam pokazać, że można się jeszcze pobawić. Na przykład stwierdzić, że, nie wiem, zamiast to tutaj na przykład dać N i M, tak? A tutaj do tego dać sterowanie na przykład koma i period, czyli lewo, prawo, bo to akurat obok jest. I teraz dzięki temu takiemu zabiegowi mamy sterowanie, że możemy podnosić jedno ramię, a drugie ramię można podnieść w takim wypadku w drugą stronę. O, na przykład tak zrobić. Można też zrobić w ten sposób, że dać mu aż 90 stopni na ruch jednemu i drugiemu, tak? Wtedy mamy o wiele większy kąt. Można je troszkę przyspieszyć, bo za wolno działają, tam za 30 na przykład, tak? 33, 34. Dzięki czemu będziemy mieli teraz możliwość zrobienia czegoś takiego szybko. Tu szybko i proszę bardzo, tu szybko. I teraz można już w ogóle podnieść do góry. Albo na przykład dzięki temu skompresować swoje ramię, tak? I teraz to ramię, zobaczcie, zdecydowanie może teraz sobie lepiej radzić. Można skrócić je w ten sposób. O! No i ten projekt wam udostępnię. Będziecie mieli informacje pod tym filmem, jeżeli oczywiście nie zapomnę. To był właśnie Skorpoziom. Skorpoziom i plansza z kopaniem złota. Z gorączką złota, można powiedzieć. O, piękne, cudowne, ekstra. Dziękuję wam pięknie, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!